Oczywiście w kolejnej familiadzie. Zapraszam gości, czyli rodzinę Zbieciów Siedlec i Cieślaków Wyszkowa. Zapraszamy do nas. Zapraszamy do nas. Kasia i Mikołaj przyjechali do nas z Wyszkowa. Wiem, że od niedawna jesteście małżeństwem, a powiedzcie, jak długo się znacie? Od dziecka. Od dziecka, no, to kawał czasu. Nasze dziecko ma 2 miesiące. Co robić? Z kolei wy jesteście braćmi, prawda? Tak. A powiedzcie nam wszystkim, kto z was jest starszy? Ja. O 2 minuty. Jak to? Bo my jesteśmy braćmi bliźniakami. Aha. No i po co było palić papierosy? Dobrze, zaczynamy naszą zabawę. Pierwsza runda, zapraszam do siebie Mikołaja i Przemysława. Uwaga, pytanie brzmi. Podaj synonim słowa obraz. Aha. Synonimy to wyrazy o podobnym znaczeniu. Proszę bardzo, Przemysławie, podaj synonim słowa obraz. Płótno. Zobaczmy płótno. Tak, to dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana. Mikołaju, synonim słowa obraz. Żagiel. Nie. A więc rozpoczyna rodzina Zbieciów z Siedlec. Proszę bardzo, Rafale, powiedz nam synonim słowa obraz. Może... Zobaczmy może. Nie, pierwsza strata, przeciwnicy się naradzają. Przemysławie, zanim ciebie spytam o synonim słowa obraz, porozmawiajmy, poznajmy się. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Ja pracuję na kolei. Na kolei. No, no, to bardzo ciekawe. A powiedz mi, czy w tej chwili z pracy na kolei da się godnie żyć? No, to zależy, ile się miedzi zwinie. Dobrze, wróćmy do zabawy. Przemku, synonim słowa obraz. Miedzioryt. Nie, to zła odpowiedź i szansa dla przeciwników, a więc rodziny Cieślaków z Wyszkowa. Mikołaju, zanim wrócimy do zabawy, porozmawiajmy przez chwilę. A czym ty się zajmujesz? Jestem kierowcą w agencji towarzyskiej. Wróćmy do naszej zabawy. Wróćmy do zabawy, szkoda czasu. Mikołaju, synonim słowa obraz. No ale co się pan go pyta? Przecież po twarzy widać, że to głupie. Ale się przynajmniej nie maluje od rana do wieczora. Tak, komputer zaliczył tę odpowiedź jako autoportret. Brawo! A więc tę rundę wygrywa rodzina Cieślaków z Wyszkowa. Emocje rosną. Zapraszam do drugiej rundy Kasia i Rafał. Proszę do nas, proszę do mnie. Chodźmy tu. No, wróćmy do naszej zabawy. Uwaga, pytanie brzmi. Jakie znasz drapieżne zwierzę? Leniwiec. Nie. Słucham? Powiedziała leniwiec. Zobaczmy dla przyzwoitości. Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. A Rafale, ty co powiesz? No tygrys, no tygrys, no. Tygrys, tak? A więc tę rundę rozpoczyna rodzina Zbieciów. Dobrze. Przemku, teraz pytanie do ciebie. Jakie znasz drapieżne zwierzę? Dingo. Dingo, dingo. Dingo to może nie wszyscy znają to zwierzątko. To jest taki australijski pies o takiej, jakby to powiedzieć, takiej rdzawej sierści. No chyba takiej miedzianej. No tak, albo takiej miedzianej, albo miedzianej. Tak, zobaczmy dingo. Tak, to dobra odpowiedź. No i Rafale, z tobą chyba jeszcze nie rozmawiałem. Rafale, a czym ty się zajmujesz? Znaczy ja skończyłem ornitologię, ale obecnie zajmuję się mechaniką samochodową. No to bardzo interesujące. Chyba trudno jest połączyć ze sobą takie dwie zupełnie różne dyscypliny. Nie. W garażu mam dziuplę. Ale goście. Dobra. Dobra, Rafale, pytanie do ciebie. Jakie znasz drapieżne zwierzę? Jaguar.
Jaguar. Jaguar. No. A powiedz mi, czy widziałeś kiedyś takiego prawdziwego jaguara? Nie, no nie, nie. W całości nie. Ale mam dwa w częściach u siebie w dziupli. Zobaczmy tego twojego jaguara. Tak, i tę rundę wygrywa rodzina Zbieziów-Strzedlec. A więc mamy remis, emocje rosną. I trzecia decydująca runda. Zapraszam ponownie do siebie Mikołaja, zapraszam Przemysława. I pytanie do was brzmi. Uwaga, jaki znasz przylądek? Proszę, wydaje mi się, że Mikołaj był pierwszy. Jaki znasz przylądek? Przylądek rozewie. Tak, brawo, to była najwyżej punktowana odpowiedź. Przemku, też jestem zdziwiony. Myślałem, że Mikołaj wie to, jak wygląda. Znaczy, to, co ma w głowie, to to samo, co ma na zewnątrz. Ale nie. Dobrze. Kasieńko, z tobą jeszcze nie rozmawiałem, a nie ukrywam, że mam na to straszną ochotę. Tak, Kasieńko, powiedz mi, czym ty się zajmujesz? Pracuję w Radzie Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej. Mhm. I co tam robisz? Nic. Tak. Dobrze. Co? Nic. Zabawa. Kasieńko, pytanie do ciebie. Jaki znasz przylądek? Canaveral. Canaveral. Wow. Zobaczmy. Yes! Wspaniała, cudowna, fantastyczna odpowiedź. Czas na twojego partnera życiowego. Mikołaju, pytam się ciebie. Jaki znasz przylądek? Nie, to nie była dobra odpowiedź. Tracicie pierwszą szansę, przeciwnicy się naradzają. Kasieńko, wracamy do naszej miłej rozmowy tete-a-tete. Jaki znasz jeszcze jeden przylądeczek? Dobrej nadziei. Dobrej nadziei, zobaczmy. Tak! Wspaniała, cudowna odpowiedź. No i teraz, Mikołaju, wszystko zależy od ciebie. Odpowiesz dobrze, wygracie. Źle? Szansę otrzymają przeciwnicy. Mikołaju, jaki znasz przylądek? Czas mija. Zostały 3 sekundy, 2. Przylądek zdrój! Tak, tak, to była ta odpowiedź. A więc wygrywa rodzina Cieślaków z Wyszkowa. Brawo! Brawo, wygrywacie familiadę, a wam to mogę powiedzieć. Idźcie tam. No to, jesteśmy w finale. Kto zaczyna? On. On, czyli Mikołaj. Ona, czyli Kasieńka, idzie posłuchać muzyki. Idź, Kasieńko. Umie chodzić. No dobrze, Mikołaju, znasz zasady, 4 pytania, 4 odpowiedzi. Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, mówisz po prostu... Proszę? Mówisz po prostu dalej. Rozumiesz? Dalej. No dobrze, spróbujmy się pobawić. Uwaga. Gotowy? Czas start. Najsłynniejszy Polak. Dalej. Stolica Polski. Dalej. Z czym ci się kojarzy Austria? Dalej. Pierwiastek z 4. 13. Ile? 13. Wracamy do pierwszego pytania. Najsłynniejszy Polak? Dalej. Czas minął. Czas minął, Mikołaju. No muszę powiedzieć, że nie popisałeś się. Zdobyłeś tylko 1 punkt. Odpowiedziałeś tylko na 1 pytanie. Na pierwiastek z 4 odpowiedziałeś 13. Tak odpowiedział tylko 1 nasz ankietowany. Chciałbym go poznać. To było 2-letnie dziecko w gorączce. Zapraszamy do nas Katarzynę. Kasieńko. Kotku. Jesteś tutaj. Nie mam dla ciebie miłej informacji. Niestety, twój mąż zdobył tylko 1 punkt. To i tak widać miał. Dzisiaj dobry dzień.
No dobrze. No, a teraz czas na ciebie. Druga runda, wiadomo, trudniejsza, ale nie, bo jak coś, to podpowiem tam. Tak. Gotowa, tak? Tak, bardzo. Dobrze. Bardzo gotowa, dobrze. Gorąco w studio. Bardzo, bardzo. Dobrze, skończmy zabawę, a potem pomyślimy. Dobrze, uwaga. Czas start. Najsłynniejszy Polak. Piłsudski. Stolica Polski. Warszawa. Z czym się kojarzy Austria? Z nartami. I pierwiastek z czterech. Dwa. Brawo, zdążyłaś przed czasem. Udzieliłaś czterech wspaniałych odpowiedzi. No i zobaczmy, czy uda ci się naprawić to, co schrzanił twój mąż. Zobaczmy na pytanie. Najsłynniejszy Polak, odpowiedziałaś... Piłsudski, marszałek. Piłsudski, tak, zobaczmy. Tak, to dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana. Najwyżej punktowana odpowiedź to frytka z Big Brothera. Następne pytanie brzmiało, stolica Polski. Odpowiedziałaś Warszawa. Niby słusznie, ale to także nie była najwyżej punktowana odpowiedź. Kasieńko, gdybyś powiedziała Rzeszów. Ale Karolu, czemu Rzeszów? Nie wiem, ja to tylko prowadzę. Taki program. Następne pytanie brzmiało... brzmiało, z czym ci się kojarzy Austria? Powiedziałaś z nartami, tak? Mhm. To też dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana znowu. W większości Polaków Austria kojarzy się z Australią. No i sytuacja jest tego rodzaju, że brakuje wam niewielu punktów. Ostatnie pytanie brzmiało, jaki jest pierwiastek z czterech, prawda? Tak. Powiedziałaś dwa. Od razu powiem, że to nie była najwyżej punktowana odpowiedź. Zobaczmy, czy starczy wam punktów do zwycięstwa. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć w tej sytuacji. Trudno, nie udało się. Tu może jeszcze na koniec dodam, że na pytanie, jaki jest pierwiastek z czterech, najczęściej udzielana odpowiedź to dalej. Także zapraszam Przemysława, zapraszam Marszała. No niestety w tym odcinku nikt nie wygrał, nie było zwycięzcy. Być może zwycięzca będzie za tydzień. Zapraszam na kolejną Familiadę za tydzień. Czego ty się rozpychasz? Czego ty się rozpychasz? A sprzączka mi zginęła od paska, taka miedziana. Mieliśmy już kończyć program, ale mam jeszcze jedno pytanie do Przemka. Przemysławie, powiedz, czy to ty zasunąłeś tę sprzączkę? Nie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej formie.